Wszystko wskazuje na to, że jest szansa na zakończenie wieloletniego sporu o działkę Piotra Misztela na rogu ulicy Piotrkowskiej z Aleją Mickiewicza w Łodzi. Łódzki biznesmen pokazał najnowszy projekt 72-metrowego luksusowego budynku. Jak mówił, spotkał się on z pozytywnym przyjęciem urzędników. O tym już teraz w rozmowie z naszym gościem po ósmej, którego zaprosił Tomasz Lasota. Gość po ósmej. Dzień dobry, Piotr Misztel naszym gościem. Łączymy się z nim zdalnie, bo Piotr Misztel nie jest w Łodzi, jest, no, mówiliśmy, że może pan możemy zdradzić, gdzie jest, na RODOS. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jesień się zaczyna, a pan ucieka do Grecji. Jestem zaproszony do mojego przyjaciela na RODOS, także to było zaplanowane dużo wcześniej. Porozmawiajmy o głośnej działce, którą kupił pan w 18 roku od miasta. Działka u zbiegu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Miał tam powstać luksusowy hotel. Głośna była z powodu na spór z miastem. Drewniane sławojki, dyby, które pan tam ustawiał. A od wczoraj na oficjalnej stronie Urzędu Miasta znajduje się wizualizacja nowego budynku z informacją, że działka być może będzie zabudowana. Czy to oznacza koniec sporu z miastem? Będzie nowy wieżowiec w centrum? Miejmy nadzieję, że to już będzie koniec, że wreszcie powstanie ciekawy obiekt w bardzo ekskluzywnym miejscu. Liczę na to, ale do tego czasu jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość przynajmniej 50 dni. Czeka pan na decyzję Rady Miejskiej, tak? Tak, do posiedzenia Rady, do tego, żeby Rada zdecydowała się, albo chce mieć fajny budynek, albo jego nie chce. No bo wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, naszym widzom cały proces. On jest dosyć skomplikowany. Kupował pan działkę, na której obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie najwyższy budynek, jaki można postawić, to jest 25 metrów. Zaproponował pan najpierw kilka kondygnacji. To się nie spotkało z akceptacją. Następny projekt to już było 170 metrów. Teraz jest nieco niżej. Myśli pan, że jak ten spór może się zakończyć? Wie pan, to nie jest nowość. Ja nie jestem pierwszy, który polega na tym przepisie Lex Developer. Przede mną w Łodzi było kilku, którzy skorzystali z tego przepisu, którym można wybudować, jak się spełnia odpowiedni warunek, innego typu budynek wyższy, w tym przypadku budynek mieszkaniowy. Lex Developer, czyli jeśli to jest zabudowa mieszkaniowa, wtedy można, nie, jak rozumiem, nie budować zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tak rozumiem, tak? Dokładnie tak. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwość na to, żeby może coś też ruszyć innego, żeby była możliwość dla deweloperów wybudowania innych obiektów niż te, które są w ramach planu zagospodarowania. No, ale nie boi się pan takich zarzutów, one się już zresztą w sieci pojawiają, że pan obchodzi prawo w ten sposób, że no nie wiem, bogatemu można więcej, wolno więcej? Czy to będzie bogaty, czy biedny, takie samo prawo przysługuje biednemu ja temu. Jeżeli bym cokolwiek zrobił niezgodne z prawem, pewnie miałbym duże problemy właśnie z tym prawem. Porozmawiajmy o tym, co w tym wieżowcu, w tym budynku się znajdzie, jak on się będzie różnił. No bo do tej pory miał być hotel, teraz jak rozumiem, Lex Developer gwarantuje, że to muszą być mieszkania. No tak, to będzie bardzo ekskluzywny budynek. Chciałbym zrobić coś więcej niż Warszawa posiada na ulicy Złotej. To ma być taki super premium, coś, co, czym będziemy mogli się pochwalić w tym mieście. Czym po prostu będziemy lepsi niż ktokolwiek we Wrocławiu lub w Warszawie. Liczę na to, że to powstanie, no bo dlaczego nie? Pewnie czyta pan komentarze, bo pod wizualizacjami pojawiają się już pierwsze komentarze. Te opinie, tak jak obserwuję, są mniej więcej pół na pół. Części się podoba, części się nie podoba. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale liczy pan na zgodę konserwatorów, no bo też trzeba liczyć się z zabytkową zabudową ulicy Piotrkowskiej i okolic, żeby ten budynek do tej zabudowy pasował. To znaczy, jeżeli chodzi o zainteresowanie i komentarze, to według mnie ponad 90% jest pozytywnych. Ludzie piszą, że wreszcie coś się stanie, coś się ruszy w tym przypadku, w tym miejscu. Ja
mało jest ludzi, którzy mówią negatywnie, a ci, co mówią, nie są negatywni do swojego całego życia podobnie. No jak można być negatywnym, porównując, jak czytam, zaniedbaną działkę w centrum do eleganckiego budynku? To jest, dla mnie to jest chore. Ktoś, kto jest tylko i wyłącznie złośliwym człowiekiem. Chodzi o samą formę, samą bryłę, sam projekt, bo oczywiście co do tego, że lepiej, żeby w centrum powstawały nowe budynki, żeby ono lepiej wyglądało, chyba nikt nie ma wątpliwości. Rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, ale jeśli się popatrzy na oceny samego projektu, to miałem na myśli, że tutaj jest, no jak to w gustach wśród ludzi, każdy ma swoją wizję. Natomiast pytam o to, czy będzie ten projekt i ten nowy budynek współgrał z zabudową w okolicy, no bo to jest teren jednak chroniony opieką konserwatorską. Architektów i konserwatora. Tych projektów to było kilka. 5, 6. Przedstawialiśmy je konserwatorowi i to była naprawdę ciężka praca, żeby dojść do kompromisu. W jakimś czasie pani konserwator zdecydowała taką formę budynku. Mamy jeszcze do omówienia dokładnie kolor. Czy to będzie taki odcień, czy inny. Ale w 99% jesteśmy zgodni z konserwatorem. To jest dobra lokalizacja na luksusowe mieszkania, bo takie mają tam się znaleźć? Ma pan już zainteresowanych pierwszych kupnem? No, powiem panu, że 5 osób już jest zainteresowanych i to mocno. Nawet jedna znana osoba siedzi tu koło mnie. Tu jest, może się pokażę. Dzień dobry, Paweł Zyner, Anna Podlaska. Pozdrawiamy pana Pawła. Na wakacje. No i też powiedział, żebym nie zapomniał o nim, bo on jest mocno zainteresowany. Jest jeden człowiek, który kupi całe piętro. Następny Bizucki, który też jest zainteresowany dużym mieszkaniem w tym budynku. Jest duże zainteresowanie. A jeszcze jego sytuacja, który ja bym to reklamował. Może, wiem, że następne pytanie będzie, ile to może kosztować, tak? Wyjął mi pan to z ust. Wiedziałem. Wie pan, na temat, co jest ciekawe, ci wszyscy moi tutaj znajomi, którzy zadali te mieszkania, nikt nie zadał jednego pytania, ile to ma kosztować. Nie pytają się, po prostu chcą. I to jest właśnie o to chodzi. Na pewno to nie będzie jakieś szalone ceny porównywalne do warszawskich. To będą ceny rozsądne, no ale też nie dla wszystkich. Na pewno nie dla wszystkich. No oczywiście, jeśli radni wydadzą zgodę, a spodziewa się pan decyzji negatywnej, jeśli taka by była, to co dalej? To co dalej? No to tak zwany bałans syf na działce będzie latami. A ja będę siedział na RODOS. To zapytam jeszcze, porozmawiajmy, mamy kilka minut o polityce, bo jest pan byłym posłem. Nie ciągnie pana do polityki? Nie, ja już praktycznie skończyłem z polityką. Polityka jest to bardzo niebezpieczna rzecz, jeżeli jeszcze jest w tle biznes. Tu nie są setki oskarżeń, różnych domysłów. Raczej staram się omijać ten temat. Kiedy patrzy pan teraz z perspektywy już nie tylko RODOS, ale z perspektywy prowadzącego biznes na decyzje rządzących, na przykład na Nowy Ład i zmiany, proponowane zmiany podatkowe, słyszymy ze strony przedsiębiorców narzekania, że te zmiany, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej, przedsiębiorcy obawiają się, że spadną na nich duże obciążenia. Jak pan ocenia te zmiany zaproponowane na przyszły rok w podatkach? To tylko szkoda jest ludzi przeciętnego Kowalskiego, gdyż później to i tak ten właśnie Nowak Kowalski zapłaci za to. No, my przedsiębiorcy nie możemy sobie pozwolić, że będziemy dokładali do biznesu. Na pewno te ceny urosną, a końcem tej kolejki płatników to będzie, tak jak powiedziałem, przeciętny człowiek. I to jest najgorsze. Myśli pan... Trudy płacimy dodatkowe 10%, czyli na pewno to wszyscy przeniosą na cenę mieszkań, czegokolwiek. Cokolwiek jest, to czy będzie to restauracja, czy cokolwiek inny, to
ostatnim ogniwem będzie odbiorca ostatni. Wszystko podrożeje. Trzeba się z tym liczyć. Myśli pan, że te zmiany wejdą w życie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zdeterminowane, żeby wprowadzić je w życie? Wie pan co? Mam nadzieję, że nie, ale wszystko jest możliwe. No jeżeli wprowadzą, mnie to i tak nie uderzy, ani takich jak ja. Tak jak powiedziałem, szkoda mi tylko ludzi, tych najbiedniejszych. Oni za to wszystko będą musieli zapłacić. To jeszcze inną, jedną zmianę w związku z Nowym Ładem zapytam dewelopera. Domy do 70 metrów bez pozwolenia, to jest dobry kierunek, dobry pomysł? Według mnie to jest zły kierunek, bo nie ma żadnego nadzoru nad tym kierunkiem. Się zaczną różnego typu. Ktoś komuś coś, cegła na głowę spadnie na przykład. Tak być nie powinno. Powinien być odpowiedni kierownik, nadzorca, a tu będzie wolna Amerykanka. Nie jest to dobry pomysł. No ale to nie jest trochę porównywalna sytuacja z pana działką? No też tutaj zmiana zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wolna, bo ja mam 6 kierowników budowy, 2 czy 3 inspektorów. Także to jest całkiem inna historia, a biorąc pod uwagę, że, tak jak powiedziałem, zwykły Kowalski będzie chciał sobie wybudować dom, no to postawi sobie domek do 70 metrów, bez żadnego nadzoru, bez żadnej kontroli. Tak naprawdę nie wiadomo, co się może zdarzyć podczas eksploatacji. No tak, ale dzisiaj zwykły Kowalski, jeśli nie dostanie pozwolenia, to tego domu nie wybuduje, bo jeśli jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Ale to muszą być jakieś przesłanki. Czego nie dostał pozwolenia? Może akurat w tym miejscu jest teren podmokły. Może są jakieś gruzowiska. No, to jest właśnie to, że trzeba było najpierw sprawdzić, ktoś powinien to kontrolować. Bez kontroli to tak nie jest dobre. Nigdzie tego nie ma. Piotr Misztal, łódzki przedsiębiorca, który być może wybuduje w końcu na działce u zbiegu Piotrkowskiej i Mickiewicza, na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza, nowy hotel, nowy budynek mieszkalny tym razem. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. I zapraszam wszystkich na otwarcie do restauracji, która tam będzie. No, jeśli radni wydadzą zgodę, to z pewnością się to odbędzie. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo.